Czarek Nowiński, Czarek, 6-0 na wyjeździe. Spodziewałeś się takiego wysokiego zwycięstwa? Oczywiście, że się spodziewałem. Od początku tego tygodnia ciężko pracowaliśmy, żeby w końcu przełamać tą złą pasę. Wyszedłeś po raz pierwszy za Karola Szwedy w pierwszym zespole. Bramka chyba tak łatwo o placu nie oddasz. No mam nadzieję. Mam nadzieję, że ta bramka dużo dała mi pewności siebie i mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej i po prostu jako drużyna będziemy regularnie wygrywać i zdobywać punkty. Następny mecz mamy też z Beniaminkiem. Powinni już zacząć chyba się bać nas. Tak, no zwycięstwo 6-0 na wyjeździe na pewno może robić wrażenie. W meczu za tydzień sobotnim z Wysokim Mazowieckiem na pewno będziemy grali o pełną pulę punktów i wierzę, że po prostu uda nam się to zrobić. A powiedz, jak kondycyjnie wytrzymałeś trudy spotkania, słońce przez cały mecz, ty 90 minut, jak to było? No nie było na pewno lekko, aczkolwiek trzeba być na to gotowym, jeśli chce się być piłkarzem, grać w piłkę, to nie można patrzeć na warunki, tylko trzeba po prostu grać. To gratulacje i czekamy na powtórkę w następnym meczu już w sobotę z Ruchem Wysoki Mazowiecki. Oczywiście. Mam nadzieję, że wygramy. Dobra, dzięki.